Witam serdecznie. Dzisiaj zrobimy sałatkę z ogórków kiszonych. Potrzebować będziemy 6 ogórków kiszonych. Mogą być ogórki małosolne, jakie tam w domu mamy. Jedno jabłko, jedną czerwoną cebulę, jedną por. Por przecięłam nie do końca i wypłukałam poszczególne, abyśmy nie mieli piasku. Pół szklanki jogurtu i 2 łyżki majonezu, sól, pieprz i cukier do smaku. Por pokroimy w cieniutkie plasterki. Jabłko pokroimy w kosteczkę, a czerwoną cebulę pokroimy w piórka. Piórka to jest cebula na pół i po prostu kroimy, wychodzą piórka. Ogórki pokroimy w kostkę. I teraz rozdrabniamy składniki sałatki. Składniki już mam pokrojone. Jabłka, por, cebula i ogórki. I należy przełożyć do miseczki. Dodajemy majonez i jogurt, doprawiamy solą, pieprzem, cukrem, jeżeli ktoś nie ma problemów z cukrem, dodajemy jogurt, majonez. Jeżeli ktoś ma jakieś problemy zdrowotne, to można por przelać wrzącą wodą. Wówczas ten por jest łagodniejszy i wtedy mamy pewność, że te problemy nie będą nam żołądkowe dokuczały. Dodajemy soli mniej, pieprzu więcej, ponieważ ogórki były słone. I tak wygląda sałatka z kiszonych ogórków. Koniecznie musi iść do lodówki, ponieważ te smaki muszą się z sobą połączyć. Wtedy tak na pół godziny najmniej, wtedy mamy pewność, że sałatka będzie smaczna. I tak oto wygląda sałatka z kiszonych ogórków.